bo swoim aniołom dał rozkaz co do ciebie, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Psalm 91, werset 11. Moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie, dziś wzniesiemy naszą modlitwę do świętego anioła stróża, tego, którego Bóg wyznaczył, aby chronił nas przed wszelkim złem. Niezależnie od tego, czy to zło jest fizyczne, duchowe czy emocjonalne, nasz anioł stróż zawsze jest gotowy, aby nam towarzyszyć i nas wspierać. Wiemy, że żyjemy w świecie coraz trudniejszym i bardziej wymagającym. Pokusy, problemy, udręki wydają się nas otaczać ze wszystkich stron. Właśnie w tych momentach powinniśmy wzywać pomoc naszego ukochanego anioła stróża. Jak mówi Psalm 91, Bóg nakazał swoim aniołom, aby strzegli nas na wszystkich naszych drogach. Bóg nie zostawia nas bez opieki i oddał do naszej dyspozycji tych niebiańskich istot pełnych łaski i mocy, aby broniły nas przed wszelkim niebezpieczeństwem. Często czujemy się zagubieni i przytłoczeni trudnościami, z którymi musimy się zmierzyć. Ale musimy pamiętać, że nie musimy stawiać czoła wyzwaniom sami. Nasz anioł stróż zawsze jest przy nas, troszcząc się o nas, stawiając się za nami, wzmacniając nas w chwilach słabości. Zjednoczmy więc nasze głosy w jednej modlitwie, błagając o ochronę naszego anioła stróża przed wszelkim złem. Niech okryje nas swoimi skrzydłami, strzeże nas przed wszelkim niebezpieczeństwem, oświeca nas i prowadzi drogami pokoju i zbawienia. Ukochany aniele, Ty, który jesteś posłańcem Boga, stróżem naszych dusz, wysłuchaj nas z czułością i zrozumieniem. W tym świecie pełnym wyzwań stawiamy czoła zagrożeniom fizycznym, duchowym i emocjonalnym. Dlatego prosimy o Twoje wstawiennictwo przeciwko złu fizycznemu. Aniele stróżu, broń nas przed niebezpieczeństwami, które nas otaczają. Uchroń nas przed wypadkami, chorobami i wszelkim złem, które może nas dotknąć. Wzmocnij nasze ciała i prowadź nas do zdrowia i dobrego samopoczucia. Czujny aniele, chroń nas przed niebezpieczeństwami, które czają się na naszej drodze. Gdy droga staje się stroma, a kamienie grożą naszym upadkiem, rozpostrzyj nad nami swoje skrzydła ochronne. Uchroń nas przed wypadkami, chorobami i wszelkimi przeciwnościami, które mogą nas dotknąć. Niech nasze zdrowie będzie wzmacniane, a my podążajmy naprzód z odwagą. Przeciwko złu duchowemu. Niebiański aniele, oddal od nas pokusy i złudzenia. Chroń nas przed pułapkami wroga i cieniami, które przyćmiewają naszą wiarę. Pomóż nam pozostać mocnymi w świetle Ewangelii. Aniele światła, oddal od nas cienie wroga. Gdy pokusa oplącze nas jak pajęczyna, daj nam rozeznanie, aby wybrać dobro. Gdy wątpliwości przyćmią naszą wiarę, oświeć nas prawdą Ewangelii. Niech pozostaniemy mocni, zakotwiczeni w nadziei i miłosierdziu Bożym. Przeciwko złu emocjonalnemu. Współczujący aniele, otrzyj nasze łzy i uspokój nasze niespokojne serca. Gdy smutek nas nawiedzi, szepnij słowa nadziei. Gdy niepokój nas przygnębi, przypomnij nam, że nie jesteśmy zapomniani. Współczujący aniele,
otrzyj nasze łzy i uspokój nasze niespokojne serca. Gdy smutek nas nawiedzi, szepnij słowa pocieszenia. Gdy samotność nas obejmie, przypomnij nam, że zawsze jesteś z nami. Niech Twoja obecność będzie balsamem dla naszych dusz, niewidzialnym uściskiem, który podtrzymuje nas w chwilach słabości. Ukochany Aniele Stróżu, Ty jesteś naszym przewodnikiem na krętych drogach. Jak latarnia w ciemności, oświetlaj naszą drogę. Jak niezwyciężona tarcza, chroń nas przed niewidzialnymi atakami. Emigrek, Twoje dzieci, ufamy Twojej stałej obecności. Niezależnie od wieku, języka czy kultury, wszyscy możemy zwrócić się do Ciebie. Jesteś przyjacielem, który nigdy nas nie opuszcza, powiernikiem, który nigdy nas nie osądza. Aniele Stróżu, Ty jesteś mostem między niebem a ziemią. Jesteś cichym sekretem, który towarzyszy nam w ciemnych nocach i słonecznych dniach. Kiedy czujemy się bezradni, kiedy trudności życia zdają się na nas spadać, to do naszego Anioła Stróża powinniśmy się zwracać. On okrywa nas swoimi miłującymi skrzydłami, prowadząc i chroniąc nas przed wszelkim niebezpieczeństwem. Pamiętajcie, moi bracia, o tym, czego naucza nas święty Bazylii Wielki. Każdy z nas ma Anioła Stróża wyznaczonego przez Boga od narodzin, który towarzyszy nam w naszej wędrówce przez życie i wstawia się za nami przed Panem. Tak, nasz Anioł Stróż jest zawsze gotowy, aby nas bronić, wzmacniać i pocieszać. Jest naszym duchowym strażnikiem, naszym niewidzialnym opiekunem, który wspiera nas we wszystkich naszych potrzebach. Możemy całkowicie zaufać naszemu Aniołowi Stróżowi, ponieważ wiernie wypełnia misję, którą powierzył mu Bóg. On chroni nas przed pułapkami zła, prowadzi ścieżkami sprawiedliwości i cnoty i zbliża nas do Boga. Kiedy jesteśmy słabi, kiedy zniechęcenie lub strach nas napadają, wzywajmy z wiarą naszego Anioła Stróża. Prośmy Go, aby nas wzmocnił, oświecił i uwolnił od wszelkiego zła. Zaufajmy Mu, ponieważ jest naszym fundamentem, naszą twierdzą, naszą nadzieją. Moi drodzy, pozwólmy się otoczyć ochronnym płaszczem naszego Anioła Stróża. Powierzmy Mu wszystkie nasze troski, nasze udręki, nasze trudności. Pozwólmy, aby prowadził nas ścieżkami pokoju, mądrości i świętości. Niech obecność naszego Anioła Stróża będzie stałym źródłem pocieszenia, nadziei i bezpieczeństwa w naszym życiu. Niech pomaga nam przezwyciężać wszelkie pokusy, pokonywać wszystkie próby i wytrwać w wierze aż do końca. Wznieśmy więc ponownie nasze głosy w jednej modlitwie, błagając o ochronę naszego Anioła Stróża. Ufając Jego potężnemu wstawiennictwu, prośmy o Jego pomoc i łaskę, abyśmy mogli żyć w pełnej komunii z Bogiem. Módlmy się. Panie, wychwalamy Cię i dziękujemy za to, że dałeś nam do dyspozycji te tak potężne i kochające istoty niebiańskie.
niech nasz anioł stróż chroni nas przed wszelkim złem, grzechem i pokusami złego. Niech nas trzyma w swoich ramionach i prowadzi nas bliżej Ciebie, o Ojcze. Niech nas wzmacnia, gdy jesteśmy słabi, pociesza, gdy jesteśmy smutni, podnosi na duchu, gdy jesteśmy zniechęceni. Niech nas uwolni od wszelkiego niebezpieczeństwa i wspiera we wszystkich naszych potrzebach. Prosimy również, Panie, aby nasz anioł stróż objął swoją ochroną nasze rodziny, naszych bliskich, naszych przyjaciół. Niech okrywa ich swoim płaszczem miłości i strzeże przed wszelkim złem. Niech anioł stróż towarzyszy nam w naszej wędrówce przez życie, oświetlając nasze kroki, ostrzegając nas przed niebezpieczeństwami, prowadząc nas do wiecznego mieszkania, gdzie będziemy mogli oglądać Twoją twarz, o Boże, na zawsze. Ufając w dobroć i moc naszego anioła stróża, wznosimy naszą modlitwę z wiarą i nadzieją, wiedząc, że wysłucha naszych próśb i błagań. Niech tak się stanie dziś i zawsze. Amen. Niech ta modlitwa dotrze do serc tych, którzy ją usłyszą, dotykając ich obietnicą ochrony i miłości. Niech będzie źródłem nadziei, bezpiecznym schronieniem dla nas wszystkich. Módlmy się. Boże jedyny w Trójcy, Wszechmogący i Wieczny, zanim zwrócimy się do Twoich sług, świętych aniołów, klękamy przed Tobą i oddajemy Ci cześć, Ojcze, Synie i Duchu Święty. Błogosławiony i chwalony bądź na wieki wieków. Święty Boże, mocny Boże, nieśmiertelny Boże, niech wszyscy aniołowie i ludzie, których stworzyłeś, wielbią Cię, kochają Cię i służą Ci na wieki. A Ty, Maryjo, Królowo wszystkich aniołów, przyjmij łaskawie prośby, które kierujemy do Twoich sług. Przekaż je Najwyższemu, Ty, która jesteś pośredniczką wszystkich łask i wszechmocą błagającą, abyśmy otrzymali łaskę, zbawienie i pomoc. Amen. Potężni święci aniołowie, których Bóg dał nam dla naszej ochrony i pomocy, w imię Najświętszej Trójcy błagamy Was. Przybądźcie szybko, pomóżcie nam. Błagamy Was w imię najdroższej krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przybądźcie szybko, pomóżcie nam. Błagamy Was w imię najpotężniejszego imienia Jezusa. Przybądźcie szybko, pomóżcie nam. Błagamy Was przez wszystkie rany naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przybądźcie szybko, pomóżcie nam. Błagamy Was przez wszystkie męczeństwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przybądźcie szybko, pomóżcie nam. Błagamy Was przez święte Słowo Boże. Przybądźcie szybko, pomóżcie nam. Błagamy Was przez serce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przybądźcie szybko, pomóżcie nam. Niech tak się stanie dziś i zawsze. Amen. Zachęcam Was do odmawiania tej modlitwy każdego ranka lub zawsze, gdy czujecie się zagrożeni i bezradni. Stała wiara jest kluczem do skutecznej ochrony. Teraz proszę,
abyście zastanowili się nad stałą i kochającą obecnością swojego anioła stróża. Jak odczuwasz tę obecność w swoim życiu? Podziel się z nami w komentarzach i daj nam znać, jak ta modlitwa ogrzała Twoje serce dzisiaj. Niech Wasze modlitwy zostaną wysłuchane i niech doświadczycie kochającej obecności tych potężnych istot niebiańskich w Waszym codziennym życiu. Niech pokój i błogosławieństwa Anioła Stróża zawsze będą z Wami. Kontynuując tę ścieżkę wiary i przemiany, zapraszam Was do głębszego poznania świata aniołów z naszym ekskluzywnym przewodnikiem Niebiańskie Skrzydła, Poznanie Aniołów i Archaniołów. Bogato ilustrowany, z wyjaśnieniami, historią i praktykami anielskimi. Znajdź link w przypiętych komentarzach poniżej tego wideo. Aby pójść dalej niż ochrona Twojego anioła stróża, zapraszam Cię do kliknięcia teraz na wideo, które pojawia się na Twoim ekranie. Nasz ukochany i nieustraszony święty Józef jest gotowy, aby okryć Cię cudami. Silna i potężna modlitwa, która przyniesie błogosławieństwa i łaski. Do zobaczenia w następnym wideo. W cichych zakątkach Twojego serca święty Józef słucha.